Już działamy. Tak. Dzień dobry, witajcie w cruisingu z Balwinem. Dzisiaj jesteśmy na zakończeniu klasyków w Legnicy. Zobaczcie, jakie to jest piękne miejsce. Nad nami latają obiekty latające. Jesteśmy na jeziorze w Tunicach. Gwiazdą dzisiejszego spotkania jest ten niekwestionowany, wspaniały egzemplarz Zaporożca. Biały, zarejestrowany w Legnicy oraz jego właściciel. Miałem ogromną ochotę się nim przejechać, ale jestem zupełnie trzeźwy, ale nie wiem, czy sobie dam radę z takim sprzętem, czy go dam radę okiełznać, bo to jest coś niesamowitego. Zaporożce są już tak rzadkimi egzemplarzami, a ten egzemplarz jeszcze przedliftowy, zobaczcie, z tymi kromami, z tymi specyficznymi uszami. Pamiętam sam, jako dziecko, malutkie takie, lata 80., one były dosyć rzadkie już wtedy, ale jesienią, pamiętam, zbierałem liście i wpychałem tam te liście do tych uszu i potem sąsiad się wkurzał, że mu się grzeje, gadał ojcu, że jakieś dzieci dziwne wpychają mu w uszy liście. I to go wściekało po prostu. Musiał te wyciągać, te liście wygarniać i po prostu dostawał szału. Ten samochód był bardzo moim ulubionym dzieciństwie, bo jako jedyny mogłem powpychać mu liście i mieć z tego wielką radochę. Dzisiaj takie egzemplarze są naprawdę już rzadkie, cenne i też niechętnie chyba kupowane przez miłośników starych samochodów, dlatego że są dosyć kłopotliwe w użytkowaniu, tak mi się wydaje, i kłopotliwe też, jeśli chodzi o uzyskanie części. Na tym się trzeba po prostu znać. Tutaj dzisiaj jest właściciel, cześć, który właśnie taki egzemplarz ma pod swoją opieką. Przejedziemy się nim kawałek, zobaczymy, jak tym się jeździ. Możemy się przejechać teraz? Dobra, ja zabiorę kamerę i wsiadamy do Zaporożca. I chwilę o nim pogadamy. Za chwilę wracamy. Tutaj jest silnik. Chwilę o nim jeszcze później może poopowiadamy, ale teraz tylko rzut oka. To silnik typu bokser, tak? Chłodzony powietrzem. Silnik w układzie V jest, chłodzony powietrzem. Widzę, że tutaj jest też modyfikacja bardzo niesamowita, czyli założona jest instalacja gazowa. To jest też niesamowite. Ale o tym nie będziemy za dużo mówić, tylko opowiemy o samym samochodzie. Który to jest rocznik w ogóle? Rocznik tego samochodu jest to 1975 rok, jest to model 968A, jest to następca modelu 965, którego bryła jest bardzo charakterystyczna, bardzo zbliżona do NS-u Prince. To są te słynne uszy. Dobra, wsiadamy do... charakterystyczne lampki, pilotki. Tak, tak zwane takie obrysówki. W późniejszych modelach już tego nie występowały. To jest samochód z 75 roku. Dokładnie z tego samego roku, w którym ja się urodziłem. Czyli samochód ma, proszę Państwa, 32 lata. Na początku jest ZAS, napis. ZAS. Zaporoskaja Automobilnaja... Automobilny zawód. Tak mi się zdaje z tego, co... Czyli fabryka kombajnów Komunar. Tak jest. Zobaczcie, jakie cudowne fletnerki, które tutaj się tak otwierają. No dobra, spróbujemy wystartować nim. No. Och, trzeba troszkę popompować. No, wspaniale. Zagadał cudownie. To jest charakterystyczne dla samochodów z silnikiem z tyłu, że one gdzieś z tyłu, za głowy dochodzi ten wspaniały powróg. Przejedziemy się dosłownie kawałeczek, zobaczymy, jak Zaporożec 42-letni jeździ. Co to jest za lampeczka taka niesamowita? Lampeczka informująca o ciśnieniu w układzie hamulcowym. O, czyli co? Czyli wiemy, że możemy jechać. Mamy szczelny układ hamulcowy. Coś takiego jak w Polonezie Plusie, kiedy trzeba było nacisnąć hamulec, że jedziemy. No. Pięknie ten dźwięk, pięknie ten dźwięk. Wow. Muszę Wam powiedzieć, że tego typu silniki, one są bardzo wdzięczne i trwałe. Chętnie były mocowane i zakładane do różnych rodzajów motocykli. Samoróbek, trajek tak zwanych. Tutaj, zobaczcie, tutaj organizatorzy i współorganizatorzy dzisiejszej imprezy machają nam i podziwiają. Tak. Proszę Państwa, Zaporożec wzbudza powszechną sensację. Pewnie jeździsz nim czasem na jakieś imprezy, na jakieś zloty. Jak to wygląda? Jak długo go masz? Powiedz troszkę może o historii tego samochodu. Historia w ogóle się wzięła od tego... Uch, jak cudownie. W latach 70. Rodzice kupił identycznego, w kolorze żółtym. Model 968. A którego przez całe moje dzieciństwo posiadał. Aha. Czyli jest po prostu, auto ma sentymentalną wartość. No pięknie, to jest dźwięk niskoobrotowego silnika,
chłodzonego powietrzem. Podobny nieco do Garbusa, ale chyba niższa trochę kultura pracy jest. Jest głośniejszy, bardzo charakterystyczny i piękny. Ten huk wręcz w kabinie jest ogłuszający. To podobno jeden z bardziej ulubionych samochodów Władimira Putina, który... A dokładnie identycznego. Który raz, że posiada tak samo identycznego, czyli z wartości sentymentalnej, a poza tym jako młody chłopak właśnie jeździł takim Zaporożcem. On ma teraz 65 lat, czyli faktycznie zgadzałoby się 20 parę lat jako pierwszy samochód Zaporożec. Podobno ten samochód był jednym z najgorszych i najmniej cenionych w tamtych czasach. Do dzisiaj wielu się z niego śmieje. Czasem się pojawia chyba na Ukrainie, bo Zaporoże to jest przecież Ukraina, czyli samochód jest produkowany na terenie dzisiejszej Ukrainy. Oczywiście. Zgadza się. Zobaczcie. Przypomina kultura jazdy trochę maszynę rolniczą albo po prostu traktora, ale daje ogromny fan. To jest poczucie jazdy czymś niezwykłym, czymś, co jest taką prawdziwą motoryzacją starego rodzaju, tak można nazwać. Tutaj są piękne lusterka, właściwie jest tylko jedno lusterko, które jest na błotniku. Tutaj nie ma, nie potrzeba, mało co chyba w nim widać, w tym lusterku. No tak, do tego się jeszcze trzęsie strasznie. W środku, no, czyli samochód po prostu do zabawy. Na co dzień jeździć się tym nie da. Ja pamiętam kilka lat temu jeden z kolekcjonerów próbował jeździć nim na co dzień w Warszawie. Nie jest to możliwe i ciężko było sprzedać ten późny egzemplarz z końca lat 80. z płaskimi lampami i bez tych wielkich uszu. Nie było chętnych, wszyscy się bali tego samochodu, bo wartość kolekcjonerska tego późnego egzemplarza była niewielka, ale ten, jak się udało w ogóle znaleźć taki egzemplarz? Gdzie go kupiłeś? Zaczęło się od tego, że kupiłem pierwszego Zaporożca. Wjedźmy może już na ten, na teren zlotu, tak? I tam najwyżej dokończymy rozmowę. Kupiłem pierwszego Zaporożca, którego był plan odrestaurowania, niestety. Z racji jego stanu technicznego, no, było nie udało się. Ekonomicznie totalnie nieuzasadnione. Koszt odrestaurowania byłby ogromny. No i postanowiłem, że kupię drugiego Zaporożca. A jak z częściami w ogóle? Z dwóch zawsze da się złożyć jednego, a to, czego nie ma, można kupić na przykład od Łady i będzie pasować. Na przykład w przypadku tłoków silnika. No, przypomina taką trochę nieokiełzianą bestię, narowistą strasznie, tutaj już po oklejeniu z godzina jest. No pięknie. Co ciekawe, dobrze się czuje na wybojach. Nieźle sobie radzi. Głosi powiedzenie, jest to radziecki odpowiednik sportowej wersji czołgu T-34. No i takie mniej więcej są wrażenia właśnie z podróżowania tym samochodem. No dobra, wiecie co, no, przejażdżka była oszałamiająca. Zaporożec jest po prostu samochodem wspaniałym. Ja nawet nie wiem, jak to opisać w ogóle, do czego to porównać. Spasowanie części i drzwi jest niesamowite. Podobno jest to NSU Prince, ale jak się dowiedziałem, niewiele wspólnego ma ten NSU, znaczy właściwie Zaporożec z Princem. Właściwie chyba tylko bryła. Jest taki mit właśnie, który mówi o tym, że to jest skopiowany przez Rosjan NSU Prince. Ale jeden to... i drugi był skopiowany, ale z amerykańskiego Chevroleta. No tak, ten silnik z tyłu wydawało się w latach 60. będzie jakąś taką nową drogą rozwoju. Okazało się to jednak porażką po prostu. Problematyka rozłożenia mas, napędów, chłodzenia tego typu sprzętu po prostu powodowała, że już później nie poszło to. Nie było dalej takiej konstrukcji, oprócz tylko na przykład, nie wiem, Skody 105. No piękna. Pokażę jeszcze z boku tą bryłę w zachodzącym słońcu. Piękny jestem Zaporożec. Dziękuję bardzo za podróż, za wspaniałą przejażdżkę. Do zobaczenia na następnej jakiejś imprezie na zlocie. Żegnamy.